Nie wszystkie zgromadzenia są zgromadzeniami w charakterze kościoła. Trzeba mieć tego świadomość. Zgromadzenia w charakterze kościoła mają według Biblii pewne określone cechy. I jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że istnieje różnego rodzaju zakres zgromadzeń, to jeżeli są różnego rodzaju zajścia, które zasadniczo należą do spotkań w charakterze kościoła, czyli zgromadzenia, to musimy się przyjrzeć, co je wyróżnia od innych zgromadzeń, które takiego charakteru nie mają. Na przykład zgromadzenie na łamanie chleba i uwielbienie, na przykład na zgromadzenie modlitewne albo zgromadzenie, spotkanie w celu rozważania Słowa Bożego oraz na głoszenie Słowa. Tego rodzaju zajścia można nazwać zgromadzeniami Kościoła. Słowo Boże mówi o nich w sposób następujący. Gdy się jako zbór, czyli eklezja lub kościół, schodzicie, jeśli się wtedy cały zbór, czyli eklezja, zgromadza na jednym miejscu lub też mówi o nich krótko jako w zborze. Tak jest na przykład w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział 18 werset, pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział 23 werset, pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział 28 werset i pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział 35 werset. Niektórzy jednak nie rozumieją tego. Nie postrzegają zejścia w celu wspólnego czytania i rozważania słowa jako zejście we wzniosłym charakterze Kościoła. I powyższe, wymienione ze Słowa Bożego określenia, wyrażenia, rzeczywiście nie występują w Biblii w powiązaniu z tego rodzaju spotkaniem, jak właśnie zejście w celu wspólnego czytania i rozważania słowa. I dlatego może ono mieć bardziej nieformalny charakter niż pozostałe wymienione zejścia lokalnego kościoła. Ogólnie możemy stwierdzić, że zgromadzenia wtedy mają status zgromadzeń jako kościół, gdy z jednej strony rozumie się, że ich uczestnicy zgromadzają się w charakterze kościoła, a z drugiej strony tego rodzaju zgromadzenia są akceptowane jako takie przez kościół. I są też inne zgromadzenia, które nie są zgromadzeniami Kościoła. Oprócz spotkań w charakterze Kościoła lub jako zbór, istnieją inne zejścia, które również powinny być regularnie praktykowane przez miejscowych wierzących. Jak już wspomniałem, to przy okazji Bożego sposobu wykonywania służby. Zejścia te powinny być prowadzone przez obdarowane przez Chrystusa dla swego kościoła osoby, a na ich własną odpowiedzialność przed Panem. Czyli musimy tutaj mieć charakter taki indywidualny. Powinny być organizowane i przeprowadzane przez tych, którzy są do tego kompetentni, mają niezbędne dary i przejmują na siebie odpowiedzialność. Nie powinniśmy mylić ich z zejściami lokalnego kościoła, podczas których wszyscy mają wolność do uczestniczenia zgodnie ze wskazaniami Ducha Świętego. Spotkania, jakie prowadził apostoł Paweł w Efezie, w synagodze, a później w szkole Tyranosa, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, 19 rozdział 8 do 10 wersetu, stanowią dobry przykład tego rodzaju zejść odbywających się pod przewodnictwem pojedynczych osób. Do tego typu spotkań można zakwalifikować również ewangelizację, szkółkę niedzielną i spotkania dla dzieci, godziny młodzieżowe, wykłady biblijne i tym podobne. Po tym właśnie da się je poznać. I właśnie po tym możemy rozróżnić, możemy podkreślić różnicę pomiędzy zejściami jako kościół, a spotkaniami o mniej uroczystym i podniosłym charakterze, prowadzonymi przez pojedyncze osoby. Możemy też zastanowić się i zechcieć omówić
cechy wymienione, wymienionych właśnie tych spotkań ewangelizacyjnych, a też starania o los zgubionych dusz. I jeżeli byśmy chcieli się temu przyjrzeć, to musimy zobaczyć właśnie takie miejsca jak ewangelizacja, szkółka niedzielna, spotkania dla dzieci. Tego rodzaju ewangelizacyjne starania są niezwykle ważne i powinny należeć do podstawowych działań każdego zboru, choć nie muszą być podejmowane przez zbór jako taki, lecz przez tych, których Pan powołał do tej pracy. Lokalny zbór powinien jednak wspierać w modlitwach oraz finansowo wszelkie wysiłki podejmowane w celu osiągnięcia ludzkich serc i skonfrontowania podążających na wieczne zatracenie ludzi z Bożą drogą zbawienia. I jeżeli mamy spotkania o charakterze ewangelizacyjnym, to one są bardzo istotne i nie mniej istotne niż te inne, które są wymienione jako zgromadzenia Kościoła, mimo że sama ewangelizacja nie jest zgromadzeniem w charakterze Kościoła. Jednak musimy wiedzieć, że nie są to zgromadzenia Kościoła. To jest zgromadzenie o indywidualnym charakterze, prowadzonym przez jakiegoś brata czy siostrę, który ma na sercu głosić Ewangelię. I musimy mieć tego świadomość, że skoro to nie są zgromadzenia, to nie ma tam zakazu między innymi na zgromadzeniach niech niewiasty milczą. Siostra ma prawo ewangelizować, brat ma prawo ewangelizować. I jeżeli teraz mamy tego typu zejścia, które Słowo Boże określa zejściami jako zbór, w odróżnieniu od działalności ewangelizacyjnej wykonywanej przez pojedynczych wierzących, jako że głoszenie Ewangelii jest osobistą służbą skierowaną głównie do ludzi niezbawionych, a nie do Kościoła. Tego rodzaju działalność leży przede wszystkim w zakresie obdarowanych przez Pana ewangelistów. Sferą jej wykonywania jest świat, czyli to, co znajduje się na zewnątrz, a nie wewnątrz zboru, co możemy sprawdzić w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, 12 werset. Niemniej jednak wierzący lokalnego zboru z całą pewnością powinni regularnie organizować spotkanie ewangelizacyjne i prowadzić szkółkę niedzielną w celu ewangelizowania zarówno dorosłych, jak i dzieci. Głęboko wierzymy w to, że Pismo Święte wyraźnie wskazuje, iż każdy miejscowy zbór powinien być gorliwy w rozpowszechnianiu Ewangelii i podejmowaniu starań o niezbawionych ludzi, by osiągnąć ich serca słowem życia. Paweł mógł napisać do wierzących w Tesalonice: od was bowiem rozeszło się słowo pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, o czym czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan, 1 rozdział, 8 werset. Wierzący stanowiący społeczność każdego lokalnego zboru powinni być gruntem, bazą wyjściową, z której Ewangelia regularnie rozchodzi się do pogrążonego w ciemności świata i z której ewangeliści udają się na ulicę z dobrą nowiną o zbawieniu, podtrzymywani i zachęcani przez społeczność całego lokalnego zboru i jego modlitwę. Tak samo jak cztery Ewangelie stanowią fundament Nowego Testamentu, jak przyjęcie Ewangelii jest podstawą chrześcijańskiego życia, tak też zwiastowanie Ewangelii leży u podstaw świadectwa zboru. Każdy lokalny zbór, który nie ma serca dla sprawy Ewangelii, z pewnością nie jest zborem według Bożego modelu, jaki oglądamy w Piśmie. List do Filipian pokazuje nam gorliwość zboru Filipii w rozpowszechnianiu Ewangelii. Paweł dziękował Bogu za społeczność wierzących Filipii w głoszeniu Ewangelii od pierwszego dnia, o czym czytamy w 1 rozdziale, w 5 wersecie tegoż listu.
Mógł powiedzieć, że wszyscy byli współuczestnikami łaski w jej obronie i umacnianiu. Tak wydał świadectwo w pierwszym rozdziale, w 7 wersecie. Chrześcijanin, który nie stara się w ten czy inny sposób przyprowadzać ludzi do Chrystusa, nie może być w zdrowym duchowym stanie. Tak samo ma się rzecz z lokalnym zborem. Nie wszyscy wierzący są zdolni, by głosić Ewangelię, ale każdy może modlić się za niewierzącymi ludźmi oraz za tymi, którzy zwiastują dobrą nowinę o zbawieniu. Także każdy potrafi dać traktat sąsiadowi, jeśli nie jawnie, to chociaż skrycie. Wszyscy mogą dokładać wszelkich starań w rozprowadzaniu zaproszeń i mogą przyprowadzić kogoś na ewangelizację. Wszyscy powinni być w stanie składać świadectwo o swoim Zbawicielu, jeśli są faktycznie zbawieni. Wszyscy powinni rozdawać traktaty. To nie ma znaczenia, jakim jest dar danej osoby i czy w ogóle ma dar ewangelisty. Każdy wierzący może i powinien rozwijać i podtrzymywać u siebie silne pragnienie pozyskania zgubionych dusz dla ich zbawienia. Jeżeli jakikolwiek zbór czy jakikolwiek chrześcijanin potrafi żyć z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc i z roku na rok, nie podejmując choćby najmniejszego wysiłku w ewangelizowaniu swego otoczenia i nie przejmując się, że jeszcze nie przyprowadził ani jednej osoby do Chrystusa, jego stan duchowy musi być opłakany. Z drugiej zaś strony, wszędzie tam, gdzie zbór w usilnej modlitwie walczy za Ewangelię i o zbawienie ludzkich dusz, tam obecna jest duchowa rzeźkość i świeżość, czego nieodłącznym skutkiem będzie obfite błogosławieństwo. Każda nowa twarz w zborze, szczerze zrodzony na nowo człowiek, jest źródłem nowej radości i wnosi życie do lokalnego zboru. Gdzie nie podejmuje się trudu na polu Ewangelii i gdzie nie nawracają się żadni ludzie wśród wierzących, panuje martwota i otępienie. Skoro nie wychodzą do otoczenia z Ewangelią, skazani są na stopniowe wymieranie. Jakie metody ewangelizacji Słowo Boże zaleca, żeby stosować? Chcąc dowiedzieć się czegoś na temat skutecznych i Bożych sposobów przekazywania Ewangelii, muszę zalecić, żebyś badał pilnie Pismo, zwracając szczególną uwagę na kazania apostołów. To one powinny stanowić nasz wzorzec, a nie modne dzisiaj sensacyjne i wzbudzające powszechną uwagę metody stosowane przez tych, którzy podejmują się pracy w dziele pańskim w doprawdy światowy sposób. Istnieje palące zapotrzebowanie na wzmożone działanie Boga przy najmniejszym udziale dzieła ludzkiego. Pozwólmy, aby Ewangelia głoszona była z całą powagą w duchu miłości Chrystusowej, nakłaniającej zgubione dusze do pojednania się z Bogiem. Dajmy Duchowi Świętemu miejsce do działania z mocą. Polegajmy na Nim, że pokieruje wypowiadanymi słowami i skłoni niewierzących słuchaczy do pokuty i wiary w Ewangelię. Nie zapominajmy głosić o konieczności pokuty, grzesznym i zrujnowanym stanie człowieka oraz doskonałym Bożym ratunku w Ewangelii łaski Bożej w Chrystusie Jezusie. Jeżeli chcemy oglądać trwałe efekty, pamiętajmy o takich słowach ze Słowa Bożego jak Zachariasza 4:6. Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan. Przypomnijmy sobie również pouczenia zawarte w liście Jakuba. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana bliskie jest. 5:7-8. Jego przyjście będzie wielkim dniem żniwa i objawi owoc wszelkiego znoju i pracy dla niego oraz starań o drogie mu dusze. Zanim przyjdzie, siejmy gorliwie dobre ziarno Ewangelii w serca młodych i starych, czekając cierpliwie, aż wzejdzie owoc oraz pamiętając, że jedna szczerze nawrócona dusza lepsza jest niż setki martwych wyznawców pozyskanych
przez ludzkie środki i bez mocy Ducha Świętego. Dobrze byłoby w tym miejscu dodać, że powinniśmy pozostawić wolność ewangelistom oraz tym, którzy pracują na polu Ewangelii, co do metod i sposobów, jakimi posługują się w rozpowszechnianiu Ewangelii. Ewangelia jest taką sferą, gdzie jest potrzebna wolność dla działania Ducha Świętego. Ewangelista działa w energii osobistej wiary i stoi na gruncie osobistej odpowiedzialności przed Chrystusem. Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy, mówi list do Rzymian 14, rozdział 4, werset. Dlatego nie powinniśmy sądzić cudzego sługi. Nie może on być związany ustalonymi zasadami i ograniczeniami, albo okrępowany przez ludzi o ciasnym sercu, którzy sprzeciwiają się wszystkiemu, co nie odpowiada ich własnym wyobrażeniom. Słudzy Ewangelii nie powinni być zmuszani do dokładnego trzymania się wyznaczonej linii i modelu postępowania, który można by uważać za odpowiedni na przykład do zgromadzenia na uwielbienie. Ewangelista o szerokim sercu może odczuwać wolność przed swoim Panem i Mistrzem, by w dziele Ewangelii uczynić rzeczy, których inni wierzący w zborze nie pochwaliliby. Może przyjąć styl mówienia lub sposób działania, którymi nie posłużyłby się podczas zejść zboru, gdyż byłby tam nie na miejscu. I byłyby tam nie na miejscu te działania. Jednak z wyłączeniem przypadku, że pogwałci w ten sposób jasne zasady Pisma, nie mamy prawa, by go potępiać lub oponować. Powinniśmy pozwolić mu, by działał w swój sposób i w swojej własnej odpowiedzialności przed Panem. Zbór nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za to, jak ktoś sprawuje powierzone mu dzieło pańskie. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. List do Rzymian 14, rozdział 12, werset. Pan dał nam zlecenie. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Jak mówi nam Ewangelia Marka 16, rozdział 15, werset. Ale nie zdefiniował metod ani sposobu, w jaki mamy to czynić. Pozostawił to każdemu z osobna, by pod kierownictwem Ducha Świętego działał z uwzględnieniem czasu, kultury, potrzeb, okoliczności, narodowych obyczajów i warunków. Apostoł Paweł powiedział, dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. Tak mówi pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 22 werset. Kto zyskuje duszę, jest mądry, mówi nam przypowieści Salomona 11:30. Także ważnym takim elementem działania jest szkółka niedzielna. Pan Jezus sam powiedział, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże, o czym mówi nam Ewangelia według Łukasza, 18 rozdział, 16 werset. Kiedyś, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. A kto przyjmuje jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 2 werset do 3 wersetu oraz 5 werset i 10 werset. W staraniach ewangelizacyjnych nie powinniśmy zapominać o dzieciach żyjących w naszym kraju. Tak, dzieci stanowią najowocniejsze pole dla dzieła Ewangelii, jako że ich serca są jeszcze miękkie, wrażliwe i podatne na niebiańskie wezwanie Chrystusa przez Jego Słowo. Dzieci nie zostały jeszcze zatwardzone przez grzech i znajdują się w takim etapie życia, w którym ich charakter i przekonania są dopiero kształtowane. Pewien psycholog powiedział, człowiek rzadko zmienia swoje zwyczaje po osiągnięciu pełnoletności. Szacuje się, że tylko 1 na 1000 nawróconych osób nawraca się po 20 roku życia.
Kiedyś przeprowadzono ankietę wśród 1500 kaznodziei z zapytaniem o wiek ich nawrócenia. Przeciętna wynosiła 12 lat. Pewien sędzia w Brooklynie powiedział, że spośród 2700 chłopców, którzy zostali postawieni przed sądem, nie było ani jednego, który by uprzednio uczęszczał do szkoły niedzielnej. Te fakty pokazują, jak ważne i jak błogosławione są wysiłki ewangelizacyjne pośród dzieci i młodzieży. Celem szkoły niedzielnej jest zaznajomienie dzieci z kosztownymi prawdami Biblii, grzesznym stanem człowieka, doskonałym zbawieniem w Chrystusie Jezusie oraz ścieżką chrześcijanina i jego zadaniami w tym świecie. Nie powinniśmy jednak jedynie nauczać ich tych prawd, lecz również usilnie zabiegać o pozyskanie ich serc dla Chrystusa oraz modlić się o ich nawrócenie. Pisząc o szkółce niedzielnej, odczuwamy, że nie można zrobić tego lepiej, jak przedstawiając właśnie znakomity, wiele lat temu napisany list dotyczący poruszanego tematu znanego sługi pańskiego, którego uprzednio już cytowałem, a mianowicie Charlesa Henry'ego McIntosha. I tutaj będę czytał, więc będzie trochę tak czytelniczo. Drogi przyjacielu, jesteśmy wdzięczni, że rozpocząłeś pracę w szkółce niedzielnej i poczytujemy sobie za przywilej, że w odpowiedzi na Twoją prośbę możemy udzielić Ci parę rad co do sposobu jej prowadzenia. Im dłużej żyjemy, tym więcej cenimy sobie błogosławioną pracę w tym zakresie. Uważamy ją za niezwykle interesującą i godną podziwu oraz jesteśmy dogłębnie przekonani, że każdy zbór chrześcijan zgromadzających się do imienia Pana Jezusa powinien wspierać ją przez żywe współuczestnictwo oraz modlitwę. Z przykrością musimy powiedzieć, że wielu przejawia smutną obojętność względem tej pracy. Są nawet tacy, którzy otwarcie wyrażają swoją dezaprobatę, postrzegają ją jako niezdrową ingerencję w obowiązki chrześcijańskich rodziców oraz odpowiedzialność, by wychować dzieci w karności i napominaniu pańskim. Przyznajemy, że byłoby to poważne i słuszne zastrzeżenie, gdyby było uzasadnione. Niemniej jednak tak nie jest, ponieważ szkółka niedzielna nie ma na celu ingerencji w wychowanie oraz nauczanie rodziców, lecz raczej ich wsparcie lub nawet wypełnienie strasznej luki, jaka istnieje na tym polu. W naszych miastach jest tysiące drogich dzieci, które włóczą się po ulicach, alejkach i parkach, które albo nie mają rodziców, albo mają takich, którzy są absolutnie niezdolni lub niechętni, by udzielić im jakiegokolwiek pouczenia i wychowania. To na nich nauczyciel szkoły niedzielnej ma skupić swój życzliwy i współczujący wzrok. Niewątpliwie cieszyć się będzie z każdego ucznia, który zasiada w ławce, ale szczególną uwagę poświęci tym biednym, obdartym, zaniedbanym wyrzutkom. Nie da się powiedzieć kiedy, gdzie i jak pojawi się owoc tej pracy. Może być to na palących piaskach Afryki lub zamarzniętych rejonach północy, w środku puszczy lub na oceanie, już tu i dzisiaj, czy wiele lat po odejściu nauczyciela do wieczności. Niezależnie od tego owoc z pewnością wzejdzie, jeśli tylko nasienie zostanie zasiane w wierze i podlane przez modlitwę. Może się zdarzyć, że uczeń szkółki wyrośnie na niegodziwego młodzieńca. Wydawać się będzie, że zapomniał o wszystkim, co dobre, święte i prawdziwe, że przez swoje grzeszne praktyki zatarł wszelkie wrażenie świętości. A jednak może kilka cennych wersetów z Pisma Świętego lub jakaś słodka pieśń pozostały w jego pamięci, przywalone ciężarem głupoty i światowego życia. Może właśnie ten werset lub ta pieśń przypomną mu się w chwili, cichej chwili, może nawet na łożu śmierci, i Duch Święty posłuży się nimi
dla ożywienia i zbawienia tej martwej duszy. Ktoś z nas jest w stanie ocenić, jak ważne jest zajęcie się umysłem, póki jest jeszcze młody, świeży i plastyczny, by wywrzeć na nim trwałe piętno niebiańskich i wiecznych rzeczy? Może ktoś zapyta, gdzie w Nowym Testamencie znajdziemy potwierdzenie dla pracy takiej, jakiej podejmuje się nauczyciel szkółki niedzielnej? Na pytanie to odpowiemy zdecydowanie, że jest to tylko jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii nienawróconym i wpajania Pisma Świętego dzieciom Bożym. Tak, właściwie szkółka niedzielna jest jedynie niezmiernie ciekawą gałęzią czy dziedziną pracy ewangelizacyjnej, a chyba nie musimy przypominać, że w tym zakresie znajdujemy upoważnienie na kartach Nowego Testamentu. Jednak niestety wśród nas aż nazbyt wielu jest takich, którzy nie mają serca dla żadnej dziedziny w służbie Ewangelii, czy to wśród starszych, czy wśród młodszych, i nie tylko sami ją notorycznie zaniedbują, lecz również zniechęcają tych, którzy starają się ją wykonać i wykonywać. Co więcej, nierzadko zdarza się, że ci, którzy zgłaszają zastrzeżenia względem pracy w szkółce niedzielnej i ewangelizacyjnej, w ogóle zdają się mądrymi osobami o odpowiednim duchowym wzglądzie. Dlatego nie należy się dziwić, że młodzi chrześcijanie przykładają szczególną wagę do ich opinii. Ciebie, drogi przyjacielu, chcemy zachęcić do wykonywania pracy, której się podjąłeś. Nie daj się zniechęcić. To słuszna praca i kontynuuj ją niezależnie od sprzeciwu oponentów. Słowo Boże mówi nam, że mamy być gotowi do wszelkiego dobrego dzieła i nie ustawać w czynieniu tego, co dobre, gdyż w swoim czasie będziemy rządzić, jeśli nie ustaniemy. O czym mówi nam list do Galacjan, 6 rozdział, 9 werset. Chcielibyśmy powiedzieć jeszcze słowo co do sposobu wykonywania pracy w szkółce niedzielnej. Powinieneś pamiętać, że to indywidualna służba, którą należy wykonywać w osobistej odpowiedzialności przed Panem. W żaden sposób nie chcę podważać znaczenia, jakie ma w tej pracy społeczność ze współpracownikami oraz ze wszystkimi braćmi. Niemniej jednak służba nauczyciela szkółki niedzielnej musi być sprawowana w bezpośredniej odpowiedzialności względem Pana oraz zgodnie z miarą otrzymanej od Niego łaski. Lokalny zbór nie jest bardziej odpowiedzialny za tę pracę i bardziej w nią zaangażowany niż za każdą inną lokalną służbę, taką jak ewangelizację, organizowanie w prywatnych domach spotkania przy słowie dla ludzi z zewnątrz czy wykłady Słowa Bożego. Nie ulega wątpliwości, że każdy zbór, o ile tylko znajduje się w zdrowym stanie duchowym, będzie wyrażał swą społeczność z pracą w zakresie szkółki niedzielnej, jak w przypadku każdej innej osobistej służby dla Pana. Przekonasz się, że aby praca w szkółce przebiegała sprawnie i skutecznie, potrzebne jest dobre kierownictwo, osoba wyróżniająca się energią, dyscypliną i zasadami, stara, sprawdzona reguła, która mówi, że to, co jest zadaniem wszystkich, jest zadaniem nikogo. Znajduje tutaj szczególne zastosowanie. Kilkakrotnie widziałem szkółki niedzielne, które całkowicie rozpadły się z braku zorganizowanego podziału i przebiegu pracy. Pewne osoby podejmowały się jakiegoś zadania, a potem zostawiały je. To nie działa. Kierownik, nauczyciele i uczniowie wszyscy muszą przejawiać zaangażowanie w tej błogosławionej pracy i to nie sporadycznie i od święta, lecz zawsze, rozpocząwszy ją z cichą determinacją, ze zdecydowaniem i duchową energią muszą kontynuować ją z twardym postanowieniem serca. Nie godzi się, by kierownik pozostawił swą szkołę lub nauczyciel swą grupę ślepemu losowi ze szlachetną wymówką, że pozostawia je Panu. I on już się o nie zatroszczy. Jesteśmy przekonani,
że Pan oczekuje od każdego, by wytrwał wiernie na swym posterunku lub w przypadku choroby lub innych powodów czyniących jego nieobecność nieuniknioną. Zatroszczył się o odpowiedniego zastępcę. Jest to niezwykle ważne, żeby każdą dziedzinę tej pracy wykonywać ze świeżością, zapałem serca, energią oraz osobistym oddaniem. Co więcej, skoro te tak niezbędne cnoty można zaczerpnąć jedynie z Bożego Skarbca, niezmiernie ważne jest, aby wszyscy, którzy zaangażowani są w tę pracę, spotykali się regularnie na modlitwę i omówienie bieżących spraw. Trudno o coś bardziej godnego ubolewania niż żałosny widok szkółki niedzielnej rozpadającej się z powodu braku pilności i wytrwałości ze strony tych, którzy się podjęli tej służby. Niewątpliwie wiele jest przeciwności. Sama praca potrafi być bardzo ciężka i zniechęcająca, ale jeśli tylko nasze słowa przedstawiają dla Ciebie jakąkolwiek wartość, pozwól, że powiemy Tobie oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób działają na tym polu, nie dopuśćcie do tego, aby cokolwiek stłumiło Wasz zapał lub przeszkodziło Wam w tej pracy. Idźcie naprzód, aby Pan żniwa ukoronował Wasz trud w najobfitszymi ze wszystkich błogosławieństw. Nie musimy chyba wspominać tutaj, że nie ma mowy, aby w tej pracy uczestniczyły nienawrócone osoby. Doprawdy, mało jest tak smutnych rzeczy, jak widok osoby zaangażowanej w nauczanie innych tego, w czym sama nie ma udziału. Niewątpliwie Bóg jest suwerenny i może posłużyć się swym słowem, nawet jeśli wychodzi ono z ust nienawróconego, ale to w żaden sposób nie zmienia smutnego stanu osoby, którą się zechciał posłużyć. Absolutnie niewyobrażalną jest dla nas myśl o zaproszeniu kogoś do uczestnictwa w tej służbie, gdy nie ma dowodów na jego nawrócenie się do Boga. Takie postępowanie byłoby zgubne dla niego i umocniłoby go tylko w jego fałszywym, zwodniczym przekonaniu o tym, że jest z nim wszystko w jak najlepszym porządku. No i tutaj koniec cytatu McIntosha. Ważne jest i na koniec chciałbym zauważyć, że szkółki niedzielne nie muszą odbywać się tylko w lokalach zborowych. Jest również jak najbardziej w ciągu tygodnia i po domach w wielu różnych miejscach i o różnym czasie, gdzie i kiedy tylko jest to możliwe. Codzienne spotkania w czasie ferii czy letnich wakacji okazywały się niejednokrotnie cudowną drogą do zaniesienia Ewangelii dzieciom i umacniania ich w prawdzie Słowa Bożego. Obozy biblijne dla dzieci czy młodzieży również wielokrotnie przyniosły obfite błogosławieństwo dla wielu. Oby Pan wzbudził pilnych i zdatnych do służby pracowników, którzy gotowi byliby do nauczania dzieci i młodzieży, by pozyskać ich duszę dla Chrystusa. Kolejna kwestia, którą trzeba się zająć, to jest rola kobiety w Piśmie Świętym.